Oszczep. Ale to tak czy siak jest na drugi slot pewnie. Tak. To jest na drugi. Co to jest? Tu mamy. To jest tarcza jakaś. Są rączki jeszcze. Karwasza, precyzja tego minus jeden. Cyk. I tu mam jeszcze hełm. Jakiś, o, elegancko. Jakaś bandanka. Tu jest jeszcze jakiś pancerz. Nie, tu będzie to tak, to tej damy. Jest elegancko. Okej. Nie po to wziąłem się za to rzemiosło, aby reperować broń za pomocą złomu, ale skończyły się nam zapasy. Ach, stanowicielka, pewnie poprawiłbym i zreperował znacznie więcej sprzętu, jednak mam mniej zwiadowców do oglądania. Dzięki Hurowi, który ich wytruł, zaciska usta i w cienką linię. Rzecz jasna, dobrze znasz tych dwulicowych morderców. W końcu ich broniłaś. Żałuję tej decyzji. Nieważne, jestem pewien, że sąd ma własne problemy. W tym momencie bardziej martwą mnie niedobór żelaza. Dlaczego nie skorzystacie ze spiżu? Ostatecznie się nada. Można go powgniatać w walce, a potem przywrócić mu dawny kształt. W przeciwieństwie do tego opornego żelaza. Do tego zawsze mamy pod dostatkiem i miedzi, więc surowiec nie stanowi problemu. Mało który kowal potrafi wytwarzać duże ilości spiżu do celów wojskowych. Zazwyczaj materiał wychodzi miękki. Rozejrzyj się po obozie, wyposażymy legion od stóp do głów żelazo, ponieważ taniej i łatwiej wytwarzać je na dużą skalę. Ze spiżem tak nie jest. Wzgardzony, nie bez kozery nazywa się żelaznym legionem. Strategie, umiejętności są każdym naszym kręgosłupem, ale pazury mamy z żelaza. Doskonałego materiału. Wytwarzanego przez kowali z rozstajów letniany. Dlaczego nie wytopicie własnego żelaza? Jedynie zespoleni potrafią to zrobić, znają sekret żelaza. Ja tylko mogę reperować i konserwować ich produkty. Potrzeba mistrza, a nie artysty, aby wykonać żelazną broń, odpowiednią dla nieustraszonych żołnierzy pokrojów wzgardzonych. Jest coś o niedoborze żelaza? Niestety, ostatni transport, który popłynął do nas z rzeką Matani, zaginął w okolicach echowej przeprawy. Obawiam się, że w związku z odcięciem doliny nie możemy liczyć na inny. Żelazo ze spolonych należy do Tunona. Dlaczego dopiero teraz się o tym dowiaduje? Ciszej! Grobowy Ashen nie chce, żeby wybuchła panika, ani żeby wieści dotarły do gwardii wendriańskiej. W najlepszym przypadku żelazo wypadło z łodzi i rdzewieje na dnie rzeki. W najgorszym zaś znajduje się w rękach wroga. Jeśli zawęduję do echowej, mogę rozejrzeć się za żelazem. Doceniam to. To wielki generał też. Bardziej niż ci się wydaje. Może nie jest skory do składania podziękowań obcym, ale wiem, że będzie wdzięczny za twoją pomoc. Jeśli nasze żelazo zostanie odzyskane, bardzo nam się przyda do działań wojennych. Możesz być spokojny, zajmę się tym. Wiedziałem, że Tunon miał dobry powód, żeby cię tu wysłać. Sąd niezwykle ryzykować, gdy stawka jest wysoka.
Widzisz, w ten sposób rozróżniamy skrzynię żelazem od innych. Nie rzuca się w oczy, żeby nikt za bardzo się nimi nie interesował. Wypatruj tych znaków pomyślnych poszukiwań. Zobaczmy, co ty masz tam ciekawego. Teraz tak. No bo to na razie tak. Kandel, cyk. Nie, nie handel. To są oszczepy. No właśnie, tu mi pokazuje. Jest sztylet, to jest. Są laski. No okej. Nie ma, tu nic więcej nie ma. On it. It's all in the reflexes. I co tu jeszcze mamy? Gorzki żart. Chwała głosom Nerata. Jestem nauczycielka Kalem, nie gniewam, jestem gorzki żart, emisariusz Karłatnego Chóru. Bywaj. No dobra. Archonci są w środku. O, tu coś jest. Buciki, buciki. Ale kiepskie te buciki. Tak jest. Chodzimy. Wchodzimy, wchodzimy. That's four reports of avalanches in the mountains now. The Tearsmen can barely count past nine. They have neither the capacity nor the cause to close off the mountain passes. Either way, that leaves the second and fourth cohort trapped outside the valley. Or it's the work of your perfidious Earthshakers. Only a fool would not suspect a traitorous Archon of poisoning the mind of his students with sedition. We would have killed the Earthshakers Guild for their master's treachery. But I'm sure you have some perfectly valid reason for allowing them to live as your pawns. Hey, watch yourself. When these two get going, you don't want to get between them. Zachowaj milczenie. I always know you've run out of things to say when you resort to mocking my vassals. If we are to speak of treachery, why is it that my scouts see the Scarlet Chorus warriors defecting back to the Vendrian Guard? Your fearsome reputation has gone flaccid, for it seems you cannot control your soldiers, or perhaps you simply choose not to. No i panowie, przybyła stanowicielka losu. Może przerwiemy tę dyskusję i wysłuchamy naszego gościa. Speaking of strategic failures, who was it that insisted the valley would need only a token garrison?
For some strange reason, we can't seem to recall which balding half-wit grossly underestimated the enemy. Thoughts? Hmm. Dwójka, skończyliście już? Kłócą się jak dzieci, prawda? Ja chciałem jedynie powitać naszego gościa, stanowić jakie losu. W samą porę. Zabójczyni królowej, twoja obecność tutaj niewątpliwie zasieje rozpacz w sercach naszych wrogów. Lordzie Nerad, przybył nasz gość. Patrz w milczeniu. Dwieczka. Witaj, podpalaczko. Oczekiwaliśmy cię z niecierpliwością. Czyżbyś przyniosła kolejny edykt Kirosa, w którym... który zmije ci nieprzyjaciela? Moi żołnierze donieśli, że pomogłaś komendantowi Drastusowi w drodze z obrzeża. Twoja bezinteresowna pomoc przynosi chlubę twojemu stanowisku, gdyż to jest właśnie współdziałanie, jakiego Kiros oczekuje od nas wszystkich. Przynoszą edykt Kirosa. Już po raz drugi brat Tunon wybrał cię do chwalebnego wywieszenia edyktu. Powinna się czuć zaszczycona. Powiedz nam, cóż takiego hegemon przygotował dla wiarłomców? Co my tu mamy? Zyskaj pomniejszą wrogość. Średnią wrogość, przychylność. Aby uczcić waszą niekompetencję i niezgodę, edykt zabije wszystko, co żywe w tej dolinie, jeśli sala wyniesienia nie zostanie zajęta do dnia mieczy Kirosa. Tak jest. The Overlord means to compel us into action. No doubt the avalanches in the mountains are part of this ultimatum. We must conquer the Oathbreakers or die in failure. There is no room for error, and no other way out of this valley alive. We'll need to advance across the Mitanni. We lose everything if we stand still. And we move to back up Plan Green. The Earthshakers didn't make it over the mountain in time. So we do this the hard way. Over the walls, instead of through. So, you found your backbone at last! Oh, we were worried past humiliations would make you soft, timid. That was a record for you, right? The baker's dozen lost in one sortie. If you had waited for the chorus reinforcements, maybe we'd have eyes and ears on the matter. Okay... Nauczy się współpracować, bo wszyscy zginiemy. Stanowicielka ma rację, zachowujemy się jak dzieci, nie jak dowódcy. Nie mam czasu na twoje durne figle i prowokacje. Powinniśmy skupić się na naszym celu, czyli na przejściu przez rzekę Mitanni, zdobyciu sali wyniesienia i anulowania edyktu. W takim razie dość gadania, mamy zadanie do wykonania. Ale się rymło. Tak, zobaczymy, czy mamy tak. Mój panie Barik i jego grupa znają na pamięć plan ataku na przeprawę. Harcownicy zapewne właśnie informują go o najnowszych ruchach przeciwnika wzdłuż rzeki. Natychmiast wyślę go do ataku.
Ja zaś upewnię się, że chór jest gotowy do wymarszu, skoro wzgardzeni zdołają zająć przeprawę, to chór ma dość ludzi, by zabezpieczyć obrzeże doliny. Nareszcie zaczniemy bitwę, do której rwą się nasi żołnierze. Zrodka, będziesz nadal strzegła stanowicielki. Wybranka Dodona jest naszym honorowym gościem i należy mu się jak najlepsze traktowanie. I won't let you down, boss. She'll get through the campaign in one piece, as long as she doesn't do anything too stupid. Tak jest. Finally, the fool and his puppet are gone. Perhaps now I can hear myself think. Rarely do I question Kairos' judgment, but I will never understand why the voices of Narat is given such authority. I shudder to think what will become of us all should Tunon favor him in the end. Though the edict threatens the Scarlet Chorus just as it threatens us, I cannot shake the feeling that our allies will work against us. Zobaczymy, królowej, proszę cię o dołączenie do nas w bitwie, choćby po to, by swoją obecnością rozścielić przeciwnika. She will direct the order of battle until we are ready for the final push into the citadel. Okej. Okay. Brakuje mi zwiadowców, brakuje mi żołnierzy, brakuje mi wszystkiego. Moi podopieczni zapewne z wdzięcznością przyjmą pomoc kogoś tak doświadczonego jak ty. Będę zaszczycona. Tak jest. Będę na placu szkoleniowym, przygotuję żołnierzy, odszukaj mnie tam, kiedy będziesz gotowa. Chociaż przyznaję to z niechęcią, chór zapewne potrzebuje twojej pomocy. Nie zabezpieczą obrzeża doliny samodzielnie. Piąte oko siedzi gdzieś na wschodzie, w tym gnieździe szczurów, które robi za ich obu. Odszukaj go, skoro musisz. Okej. Okay. Nice. Gdy wreszcie dołączę do drużyny, możecie porozmawiać w dowolnym momencie, okej. Okay. Może sklepy, ukryte przedmioty. Pieśni. Magiczne zwoje. Przedmioty. Minimapa. Właśnie, tu się to wszystko odkryte. What? Utratę przytomności, obiekty interaktywne. Okej. Okay. Okej. Okay. Sorry, I can't. Ah, got it. Okej. Okay. Okidoki. Okidoki. To jest nieźle, nieźle, nieźle. Tu. Haha. Jest jeszcze jakieś byczułka, nice. Dobra. Kunek żelaza, który został wysłany do obozów zgardzonych. W echowej przeprawie. Dobra, ale gdzie to jest? Magiczne sigle.
Okej. Ukryj ukończone obrzeże i twoją chową przeprawę. Aha, dobra, to będzie to tak, dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra, to z kim mamy tutaj gadać? Marszałek, porozmawiam z piątym okiem. Piąte oko, gdzie on jest? Piątego oka nie ma. Jest Luka. Luka Modric i gol! Dobra. Ktoś jeszcze jest? Nie, kurde. W obozie po przejęciu. Aha, okej. W obozie szkarłatnego chóru. A, czy tu będę musiał iść. Okej, dobra. A to okej, dobra. Dobra, dobra, dobra. Cyk. Tu, tu, tu. Sorry, I can't. To dowodzi wszystkiego. Na przykład tego, czy nadaje się do przewodzenia tej gromadzie smarkaczy. Nie słyszałaś o edykcie? To co robisz, to czyste głupota. Powinieneś mi zachować siły na walkę z wrogiem. On ma rację. Jeśli szybko nie zdobędziemy sali wyniesienia, edykt zabije nas wszystkich. Dopóki piąte oko nie zarządzi zbiórki, nie mamy nic do roboty. Mamy więc szansę złatwić sprawę, zanim zrobi się za gorąco. Co tu się dzieje? Nic, panie stanowicielko. Zdaje się, że kapitan Benswell uchyla się od wyzwania. Uważa, że nadaje się do przewodzenia bandzie tylko dlatego, że kiedyś dowodził statkiem. Więc wyzywam go na pojedynek. Moim zdaniem jego wojownicy powinni słuchać się mnie, a nie jakiegoś świeżaka. Kapitan Benswell był moim ojcem. Nie musisz dodawać kapitan. Jeśli musimy udowodnić swą siłę, zrobimy to z radością, ale wiedz, że każę ci obciąć dłonie i stopy, a resztę zatrzymam sobie na własny użytek. Pozwólcie mi dołączyć do walki. Uwielbiam krwawe łaźnie. Proszę bardzo, zawsze chciałem zobaczyć stanowiskę w akcji. Cicha kosa. Rozwiążmy tę sprawę. Stanę po stronie cichej kosy. Po broń. W takim razie wypruj mu flaki, będę cię osłaniać. No i do widzenia. Na co się gapisz? O ty kurde mendo. Jeszcze mi mówi, na co ja się gapię. O ty mendo.
Dalej już jest terytorium chóru, a ty mi nie wyglądasz na kogoś z poboru. Jesteś pewna, że znajdujesz się we właściwym miejscu? Ja zawsze znajduję się we właściwym miejscu. Dobrze, możesz wejść w furię zresztą i tak wypatroszę cię, jeżeli będziesz sprawiać kłopoty. Okej, dobra, jest piąte oko. Oto stanowicielka Tunona! Dopiero co skończyliśmy zabawę z więźniami, ale nie ma co się martwić. Zaraz zajmiemy się następną grupą. Niezwykle miło znowu cię zobaczyć, podpalaczko. Ja i moja banda zgnębiliśmy niechybnie... Zginialibyśmy niechybnie, gdybyś nie przejęła dowodzenia podczas tego fatalnego natarcia nad Cytadelę Pergaminu. To był mądry wybór. Setki chórzystów uratowanych za cenę parów zgardzonych. Kyros by to zaakceptował. Nice. Najpierw obwieszczasz edykt i skazujesz nas wszystkich na śmierć, a teraz przychodzisz tutaj, by nam pomóc. Nie zamierzam wypełniać wszystkich twoich rozkazów, ale musimy współpracować, by powstrzymać edykt. Ale rzeczywiście, jesteś przecież pieskiem Tunona, ale a nie moim. Zazdroszczę ci tak luźnej smyczy i mam nadzieję, że wspomożesz nas swoimi umiejętnościami. Niech nasz motłoch czegoś się o ciebie nauczy. Wiarłomcy zebrali się w Cytadeli pod wieżą górską, ale wiemy, że to nie jest ich jedyna kryjówka. Biorąc pod uwagę ich taktykę, druga grupa zapewne obozuje na obrzeżach doliny. Jeśli się nimi zajmiemy, zaatakują nas od tyłu. A jeśli się nimi nie zajmiemy, to zatykają nas od tyłu, jak tylko przekroczymy rzekę. Zgardzenie sądzą, że nie sposób utrzymać waszą hordę w ryza i że wielu z was dołącza do gwardii wędrieńskiej. Błąd, a może zebranie do kupy takiej zgrai desperatów nie jest łatwe. A na każde 10 palców wśród społeczeństwa przypada przynajmniej jeden, który złamie się pod naporem naszych wymagań. Paru straciliśmy, nie przeczę, ale kiedy zgromadziliśmy masę zboża w spichlerzu, znajdziesz tam też... Ale kiedy zgromadzisz masę zboża w spichlerzu, znajdziesz tam też szczurze gówna. Tak samo jak dowodzisz z zabójcami. Trzeba się spodziewać, że wśród nich... trzeba się spodziewać wśród nich dezerterów. Mając taką przewagę liczebną, pozwalacie nieprzyjacielowi swobodnie poruszać się po dolinie? Jestem urażony. Możesz krytykować moje maniery lub dojrzałość, ale nie sugeruj, że siedzę bezczynnie, kiedy można przelewać krew. Upraliśmy się już z nieźlicznymi wiarłomcami, ale jednak grupa pozostaje na wolności pomimo naszych starań. Oddział kapitana Peloxa uparcie nas unika i morduje nasze bandy. Czyli potrzebujesz pomocy z wiarłomcami. Cóż, rozważałem opcję wytrucia ich wszystkich. W przeszłości ta metoda działała, a ty nie miałeś problemu z taką taktyką. Dwódca chichocze powoli przytakując. Ale nie mamy teraz na to czasu, na tak powolne rozwiązanie. Musimy działać bezpośrednio. Staromodna rzeź zawsze jest wydajnym rozwiązaniem, ale w tym przypadku mądrze będzie pozostawić ich przy życiu i dodać ich siłę do naszej. Ostatnia grupa zwiadowców przyprowadziła nowych jeńców. Jedna ze schwytanych twierdzi, że może nas zaprowadzić do drugiego obozu Gwardii Wędriańskiej. Aczkolwiek w jej głosie pobrzmiewa zdrada. Przyda mi się twoja pomoc przy przesłuchaniu owej wariach Kel. Może zdołasz uciągnąć z niej więcej przydatnej informacji niż płaczu i krzyków. Jeśli dowiemy się, gdzie można zasadzić się na wiarłomców, być może uda się schwytać ich kapitana i przekonać do wstąpienia do chóru. Nie jestem własnością Archonta Nerata. Ile warta jest moja...